klawiatury dla graczy w obecnym momencie mocno zostały zdominowane przez sprzęt z przełącznikami mechanicznymi. Przełączniki niebieskie, brązowe i czerwone furgoczą w coraz tańszych modelach, zachęcając kolejnych użytkowników do zakupu. Nie ma się jednak co dziwić, na takich klawiaturach pracuje i gra się bardzo wygodnie. Czy więc na rynku klawiatur jest miejsce na sprzęt membranowy o profilu wyjętym z jakiegoś laptopa? Okazuje się, że tak i próbuje go wypełnić Genesis ze swoją klawiaturą Leaf 400 RGB. Jak sprawdza się w boju? Przekonajmy się. Klawiatura trafia do nas w przyjemnym i leciutkim opakowaniu. Leciutkim, bo i sama klawiatura do ciężkich nie należy. Co prawda mój karton trochę oberwał w transporcie, ale nie narzekam. Klawiatura działa jak powinna. Tylko trudniej o ładne ujęcia pudełka, ale cóż, trzeba sobie radzić z problemami youtuberów pierwszego świata. Do rzeczy. Pudełko pokazuje najważniejsze informacje o klawiaturze, co jest zresztą standardem. Zajrzyjmy do środka, bo to przecież najważniejsze. A w środku czeka na nas, ku wielkiemu zaskoczeniu, klawiatura oraz skrócona instrukcja obsługi. Dla kolekcjonerów są też dodane naklejki Genesis, więc możecie sobie okleić szafkę, biurko czy co tam chcecie. Urządzenie jest stosunkowo niewielkie i, jak wspomniałem, bardzo lekkie. Klawisze przylegają dość mocno do siebie i są niezwykle płasko umieszczone w obudowie. Mamy dzięki temu feeling jak w klawiaturze laptopowej, ale jednak jej przeznaczenie szybko staje się dla nas jasne. Moment podłączenia do prądu odkrywa przed nami oświetlenie RGB, które w prosty sposób pozwala zrozumieć, że mamy do czynienia ze sprzętem dla graczy. Bo gracze lubią kolorki i diody RGB. I basta. Sześciostrefowe podświetlenie robi fenomenalną robotę. Nie tylko ożywia kawałek plastiku leżący przed nami, ale też pokazuje jego drapieżne wykończenie. Klawiatura ma bowiem nie tylko podświetlane klawisze, ale też pasek na krawędzi, który świetnie akcentuje wygląd urządzenia. Samo podświetlenie spełnia tutaj też rolę użytkową, bo bardzo dobrze eksponuje przyciski i nadruki na nich oraz wyznacza krawędzie między nimi. Ładne i użyteczne? Biorę to. Klawisze są przyjemnie wyprofilowane, pozwalają na precyzyjne naciskanie, co jest niezbędne do prawidłowego działania mechanizmu nożycowego. Z fajniejszych bajerów mamy tutaj też miejsce na naszego smartfona lub tablet, dzięki czemu możemy go wykorzystać jako dodatkowe narzędzie do komputera lub po prostu mieć go zawsze pod ręką. Bajer, ale przydatny. Z innych narzędzi mamy w klawiaturze wyprowadzone gniazdo słuchawkowe, mikrofonowe oraz port USB. Pozwoli to nam łatwo podpiąć chociażby pendrive bez potrzeby zaglądania do tyłu obudowy czy odłączania czegoś na jej przedzie. Cenię sobie, kiedy twórcy oddają to, co zabrał ich sprzęt i to jeszcze w taki sposób, który ułatwi nam życie. Klawiaturę mogę spokojnie porównać do klawiatur laptopowych. Zarówno na laptopie prywatnym, jak i tym z pracy piszę i pracuje się bardzo przyjemnie. Miło mi stwierdzić, że Leaf 400 dorównuje, a nawet przewyższa te klawiatury. Wszystko dzięki odczuwalnemu skokowi klawiszy, który będzie świetnie sprawdzał się zarówno przy pisaniu, jak i przy graniu. Do tego ostatniego zastosowania ma to chyba najważniejsze znaczenie, bo wiadomo, że poczucie precyzji i informacje o wciskanych klawiszach są przy graniu niezwykle istotne. Szczególnie w bardziej kompetytywnych produkcjach jak League of Legends czy któryś z Battle Royale. Klawiatura świetnie działa zarówno przy graniu w World of Warcraft, jak i pisaniu na przykład tego tekstu. Pisze się na niej bardzo wygodnie, a gra jeszcze lepiej. Trzeba jednak pamiętać, że jest to membranówka nożycowa, więc trzeba precyzyjnie wciskać przyciski, szczególnie spację. Nie możemy też nacisnąć zbyt wielu klawiszy naraz, chociaż producent wciąż deklaruje anti-ghosting do 19 przycisków. Nie miałem problemu w czasie gry w WoWa z odpaleniem kilku skilli i jednoczesnym bieganiem, dlatego wierzę w te zapewnienia producenta. Pozostała do omówienia aplikacja, bo w dzisiejszych czasach sprzęt gamingowy bez takiej dedykowanej aplikacji nie ma prawa istnieć. Genesis postawiło tutaj na prostotę, ale to dla mnie zaleta, a nie wada. Możemy swobodnie konfigurować podświetlenie, zarówno dla całej klawiatury, jak i poszczególnych stref. Bo klawiatura może nawet reagować na nasz głos, jeśli mamy podłączony mikrofon do komputera. Na pewno fajny bajerek. Mamy też dość rozbudowane możliwości konfiguracji makr, które z pewnością się Wam przydadzą w niejednej rozgrywce, czy też przy pracy. Trzeba teraz jakoś podsumować tą recenzję. Za 200 zł dostajemy tutaj naprawdę ciekawy sprzęt, który zadowoli fanów membranówek. Jeśli zależy Wam na małej i cichej klawiaturze, to na pewno opcja warta rozważenia.
daje wystarczająco dużo, żeby nie musieć narzekać na podstawowe braki, a kilka dodatkowych bajerków, jak podstawka na telefon czy port USB, tylko wzmacnia jej urok. Sprzęt polecam każdemu, kto szuka cichego urządzenia do mordowania po nocy lub przy mniejszym członku rodziny, który zażywa częstych drzemek. Ja ze swojej strony daję okejkę. Kolejny ciekawy produkt na liście Genesisa. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.